Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja jestem Action i pokażę wam, co tutaj się dzieje. Mamy tak, rzeczy różne do szkoły, biurowe. O, te kleje są ekstra, ja je na pewno biorę. Tutaj mamy ozdoby do DIY. Myślę, że można naprawdę się zapuścić fajnie. O, za 13,49 są takie kleje na gorąco z pistoletami. Tutaj do robienia. O, to jest super. Ale czad. Chyba to też wezmę do moich dzieci. One mają tyle tych pierdółek. To może być fajne. Tutaj są włóczki. Płótna. Pastele są. O, farby za 11. To jest fajny pomysł na prezent w ogóle też. Na dziale chemii. I tutaj mamy Ajax za 4,99. O, do zmywarki. To też jest fajne. Wezmę. Jakieś kostki mamy. Zmywarki też są w bardzo dobrej cenie. Zmywaki. No to też jest super sprawa. Taki zmywak. W sumie to ja jeszcze chyba trochę tego mam, ale przyda się. Zobaczcie, jesteśmy teraz w Teddym i już tutaj Wielkanoc. Jakie fajne te talerzyki. Czad! Półmiski. Dużo rzeczy do DIY. No i oczywiście takie dekoracyjne jajeczka. To jest chyba na śmigus dygus. Nie, to są świeczki. To są... Bombki? To są świeczki, a to są jajka do powieszenia. To są jajka. No właśnie. Ja bardzo lubię te kolory wielkanocne. To jest bardzo fajnie. Koszyczki, podkładki. Jestem już w domu i pokażę wam wszystkie rzeczy, które kupiłam, bo wiem, że uwielbiacie takie hole. Zresztą my to samo z moją sąsiadką kochamy Action. Byliśmy w Action wtedy i w Dillisie. I jeszcze byłyśmy w takim chińskim sklepie, w którym kupiłyśmy wodorosty i chrupki, to zaraz wam pokażę. W każdym razie, zaczniemy od Action, bo Action, tak, była promocja na papier i ręczniki papierowe. Ja wziąłam ręczniki papierowe, bo tego akurat mi było potrzeba. One kosztowały 9 zł, ta cała paczka. Były też podwójne po 5 zł. Były też takie grube, ale nie wiem właśnie ile kosztowały, bo tego nie zarejestrowałam, bo ja potrzebowałam takie cieńsze do kuchni tutaj. Do tego wzięłam sobie zapas papieru do pieczenia, bo tam też jest w bardzo dobrej cenie i folia aluminiowa i też takie torby do mrożenia. Naprawdę warto i też z dużo worków, bardzo fajne są kapsułki do zmywarki, dobra cena. W ogóle oni tam też mają takie niemieckie odpowiedniki, które też są tańsze i warto jest tam się zapuścić z ten dział, który wam pokazywałam. Na przykład chociażby płyn do zmywarki. Ja sobie wzięłam taki płyn, bo tam były płyny, kostki, sól i tak dalej. To co tam wam jest potrzebne. Kapsułki. Ja sobie wzięłam taką wodę nabłyszczającą do zmywarki, bo mi się skończyło. Ostatnio miałam z finisza i stwierdziłam, że spróbuję, bo lubię tego używać. Uważam, że wtedy te naczynia są jakieś takie eleganckie, czystsze, nie wiem, fajniejsze, nabłyszczone. No i mamy tutaj też płyn do WC. Ja się tak zastanawiam, czy ja to kiedyś kupowałam. Harpic. Ale nie jestem pewna. Tak coś czuję, że mogłam kupić jakiś inny, wiecie co, zapach. No i ten Ajax wzięłam. Mam co prawda płyn do podłogi, ale wzięłam na zapas, dlatego że on kosztował 5 zł, 4,75, 4,47 jakoś, tak? Więc bardzo dobra cena i też piękny zapach. Były chyba 4 rodzaje tego Ajaxu. Jeżeli macie ochotę wpaść do Action, to tam na pewno coś znajdziecie ciekawego, jeżeli chodzi o chemię i na przykład słodycze i tak dalej. Te kuleczki są rewelacyjne, też w bardzo dobrej cenie. My poszłyśmy w sumie do tego Dillsa po to żelazko w sprayu Lenora, ale nie było go. Natomiast moja sąsiadka kupiła sobie takie żelazko w sprayu z
z Action, mi się myli z Action, tylko nie pamiętam jak ona się nazywa. Także zobaczymy, jak przetestuję, to dam wam znać. Te kuleczki uwielbiam do prania, są różne rodzaje, różne zapachy, ale ja najbardziej kocham ten i też jest świetna cena. Oczywiście w porównaniu do tych droższych, to wiadomo. I takie fajne pojemniczki w Action na biżuterię. Oni mają bardzo często tam różne deale. Myślę, że to jest fajna sprawa na biżuterię, na koraliki, na jakieś malutkie klocuszki. Ja na przykład tego używam często do Lego. Jakieś takie gadżeciki do tych laleczek LOL, do Barbie, jakieś tam, nie wiem, naszyjniki, torebeczki i tak dalej. To też można fajnie wykorzystać, chociaż docelowo to jest przeznaczone na koraliki. Taśmę wzięłam też w bardzo dobrej cenie. Tam słodyczy jest wrót, ale ja w sumie mam dość sporo słodyczy akurat, jeżeli chodzi o zapasy, też po świętach, więc wzięłam tylko rizy. Bo rizy się skończyły. Dlatego te kleje, ja też uwielbiam te kleje i zawsze jak jestem w Action, to i o nich pamiętam, to je kupuję, bo one są fajne właśnie do piórników, bo są takie mniejsze dla dzieciaków i bardzo dobre, więc warto jest mieć zapas, bo nagle jak się kończy klej, to się kończy wszystko. Klej, ołówek i po prostu dzieci zazwyczaj mówią nam o tym, że im się kończy klej o godzinie 20:10. Słuchaj, potrzebuję na jutro kleja, mi się skończył. No i wzięłam też, to kosztowało 4 zł, takie naklejki. Można przyklejać obrazki do ścian, coś tam do jakieś zdjęcia, do komputera. To jest fajna sprawa, żeby to mieć właśnie w domu, w zapasach, w takiej szufladzie roboczej, organizacyjnej, bo to się przydaje. Wzięłam również patyczki, takie dla dzieci, z tymi końcówkami, też w, żeby się nic nie pomyliło, też w Action, też w bardzo dobrej cenie. No i oczywiście te torebki, o których wam wcześniej wspominałam, one się świetnie sprawdzają do mrożenia, bo ja na przykład często kupuję na wagę żołądki, szyjkę, jakieś tam serca, do zupy ogórkowej i tak dalej, więc ja sobie kupię tego trochę więcej i dzielę na porcje i wtedy już mam gotową porcję. Wyjmuję z zamrażarki, czy w tym okresie letnim jakieś owoce mrożę, nie wiem, borówki ostatnio nawet wam pokazywałam, że zrobiłam takie ciasto kruszone z borówek, także warto jest tam mieć coś takiego pod ręką, tym bardziej, że tam czasami są potrzebne takie torebeczki do różnych innych rzeczy. No i teraz mamy deals. Deals naprawdę są fajne rzeczy. Jeżeli się nie ograniczacie, to można tam wydać bardzo dużo pieniędzy, bo wszystko jest fajne, no i tak wszystko takie w dobrej cenie. To wrzucacie do koszyka to i nagle robi się z tego nie wiadomo ile. Ale tutaj też mam rzeczy z Tedilu. W Dilsie wzięłam herbatę, którą bardzo lubię. Jaśminową, zresztą ostatnio wam o niej mówiłam. Zieloną albo jaśminową. I generalnie to tych herbat praktycznie w ogóle nie ma. W Biedronce, w Lidlu, nie wiem, chyba że widzieliście. Na pewno są w Carrefourze. Są w Auchan i gdzieś jeszcze chyba są, ale ja ich nie widziałam. No i generalnie było mało tych herbat, może z 3. Chciałam jedną paczkę, chciałam zostawić dla innych, ale były malinowe, jakieś z granatem, z mango, a tych nie za bardzo. Więc nie wiem, to jest taki chyba pożądany smak. W Dilsie też z pijamersami były chusteczki. No fajne takie dla dzieci, widzisz, też jakiś ciekawy akcent, żeby był. No a teraz na pewno nam się to wszystko przyda, wiadomo. I skończyły nam się praktycznie wszystkie chusteczki. Ostatnio w Rossmanie kupiłam takie fajne chusteczki z unicornem, takie opakowanie bardzo słodkie. No i teraz stwierdziłam, że była równowaga, to będzie coś mniej słodkiego. I w Dilsie też znalazłam acze. To było też przedostatnie acze, bo to jest świetna sprawa i nie wiem, czy mieliście, a ja w ogóle nie mogłam spotkać takiego do toalet. Bo to jest też fajne, jak na przykład macie taki trochę ciemniejszy wokoło umywalki, wokoło tego korka, ten rejon. Wtedy to bardzo fajnie też wybiela, można doszorować i tak dalej. Więc polecam, jeżeli znajdziecie to w tym Dilsie. I wiecie co, to kosztowało 7 zł, bo Domestos tam kosztował 8 zł. Kupiłam też pastę Oral-B, bo tych past praktycznie nigdy nie ma w sklepach. Także takich oczywiście mówię sklepach typu Biedronka, Lidl. W Carrefourze to nie wiem, bo nawet nie szukałam. Może w Carrefourze.
ale też w dobrej cenie i to są super pasty. Moja dentystka zawsze mi poleca te pasty, żeby je używać. I ja tak różne kupuję pasty. Oral-B, Elmex. Czasami też jak jestem w Stanach, to kupuję inne, no ale nie ma tego dostępnego na półkach. I słuchajcie, 7 zł. Taki żel do prania. Dwa rodzaje. Był jeden taki różowy i on pachniał brzoskwinią. Znaczy różowy korek, tutaj jakaś tam naklejka różowa i on pachniał brzoskwinią, po prostu tak pachniał, wiecie co, jak mydełka do ciała. Ja nie lubię takiego zapachu swojego prania, ja lubię świeży zapach prania, a nie taki zapach, nie wiem, brzoskwini. Tak sobie wyobraziłam, mój mąż na pewno mnie nie chciał pachnieć brzoskwinią, żeby jego ubrania miały taki zapach, więc wziąłam, to jest hipoalergiczne i jaśminowy, więc idealne, bardzo fajne opakowanie, bo wiecie co, można je napełnić ponownie, bo to można odkręcić, jest jak takie mydło trochę, wielki balsam, więc jestem ciekawa, nie wiem czy mieliście, dajcie znać, ale taka cena, no co prawda jest to małe opakowanie, tak, 970 ml, ale ja mam teraz proszek do prania, więc łączę to po prostu czasami proszek z płynem i robię takie swoje mikstury tajemnicze. No i ten Teddy, ja do Teddy'ego pojechałam, znaczy przy okazji weszłyśmy do Teddy'ego, no bo wiedziałyśmy, że no wszystkiego nie załatwimy, bo też my w środkowie nie lubimy jakoś tak bardzo długo być na tych zakupach, a pojechałyśmy w sumie, wiedziałyśmy, że jedziemy do Action i jedziemy właśnie do tego Dealsa na pewno, też oczywiście na jakąś tam kawkę. No i przy okazji weszliśmy do Teddy'ego. 15 zł, no co mi się wydaje, że to jest dużo. Ale ładna taka, brokatowa, różowa i w ogóle szczególna. Taką karteczkę na walentynki. Wzięłam jedną. I znaczek, taka przypinka, bo kupowałam to jednej mojej córeczce i sądzę, żeby było sprawiedliwie. Jeszcze wzięłam te glony. To jest na przykład fajna sprawa do śniadaniówki. Takie wodorosty, moja córeczka nam to mówi, ale to jedna z moich córeczek to lubi jeść, tylko no tak nie zawsze, ale to uwielbiają, zresztą ja tak samo uwielbiam, są od tego uzależniona, szczerze mówiąc, 12 zł to kosztowało i to są takie krążki pakowane po dwa i można to do śniadaniówki zapakować, więc super ekstra sprawa. I ja jeszcze, wiecie, kupiłam w takim sklepie na próbę rybę. Bardzo ładnie to składało, bardzo ładnie pachnie ta ryba. Muszę się wsadzić, bo nie zapomniałam, widzicie, muszę je wsadzić do lodówki. I jeszcze kupiłam coś takiego, to z kolei tylko moja troszeczkę bardziej lubi, takie bardziej na słono. To jest takie z delikatną taką pokropioną polewą słodką, a to jest to słono. A do tego Teddy'ego to w ogóle poszłam, chciałam kupić takie fajne miseczki. Jakiś czas temu jak tam byłam, to mi się udało trafić. One kosztują 5 zł i słuchajcie, one świetnie się sprawdzają do deski serów, żeby je wyłożyć, to nie wiem, żurawina, jakieś pesto, czy jakieś tam pomidory suszone, czy oliwki, takie, nie wiem, kapary. Bardzo fajnie można to poukładać. No tylko, że nie było. No i szkoda, bo mogłam wtedy wziąć więcej i nie musiałabym szukać, a teraz sobie myślę, że one są takie fajne. Czasami też podaję dzieciom na przykład granata do śniadania w tym, albo jakieś tam, nie wiem, drobne rzeczy, typu prażone jakieś pestki słonecznika. Fajne, naprawdę fajna rzecz. Taka słodziutka. Ostatnio na przykład w tym też podałam, bo jest wreszcie syrop z cebuli. Już taka była końcówka. Ciężko było, no bo wiecie, nie może być cebuli ani kawałeczka, więc tak próbowałam to przecedzić. No i z tego wypiła. No w sumie było bardzo fajnie. Moją sąsiadkę uwielbiam i fajnie, że spędzamy razem czas, że tak mieszkamy blisko siebie, jesteśmy bardzo zaprzyjaźnione. Mamy podobne zainteresowania, na przykład jesteśmy w stanie wstać na jakąś giełdę kwiatową rano i pojechać. No, i się jeszcze cieszymy z tego, to też nieraz wam nagrywałam. No i kupiłyśmy duże rzeczy, w sumie może kiedyś ją namówię na jakiś haul wspólny. To też będzie fajne. Myślę, że ją polubicie. Ona jest bardzo sympatyczna i też z taką pasją opowiada w tych różnych zakupach. Na przykład do sprzątania też, jak weszliśmy na ten dział sprzątania. O, Boże, szmatki, zmywaki, ojej, i tak dalej, i tak dalej. No.
ci, co lubią takie rzeczy, na pewno to rozumieją. Dobrze, kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście ze mną. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa!